Tajemnica 13 wagonu. Halo? Jak się masz, mój drogi? Nie poznajesz mnie, mówi twoja ciocia, Dania. Angielka? Szkotka, chłopcze, szkotka. Słuchaj, jedziemy do Moskwy. W czwartek, 18:53. Do Moskwy? Uwaga, uwaga! Ekspres Molière do Moskwy przez Mopesz, Hanower, Berlin, Warszawę odjeżdża z toru 11 przy peronie 6. Planowy odjazd pociągu, godzina 18:53. Przepraszam? Dziękuję. Marzyłam o tym przez 30 lat. Ciesz się, że będziesz świadkiem tego historycznego wydarzenia. I to dla nas obojga. Ależ cieszę się, ciociu. Za 5 minut łączność zgodnie z planem. Dziękuję. Dada. O. Proszę, może mi pan powiedzieć, czy przybyli już wszyscy pasażerowie? O. First class. Tak, tak. Da. Dziękuję. Nic się nie stało. Nie ma nawet śladu. Uwaga, zrzucamy na górę. Nie wchodźcie nikomu w drogę. I zachowujcie się, jak przystało na wzorowych skautów. Pamiętajcie. Ostrożnie, to bardzo cenne. Podnieście się. O, ten pociąg pamięta lepsze czasy. No. Biliet. Słucham? Biliet. Biliet. A, biliet. Spasiba. No, te dwie walizki proszę umieścić w przedziale. Pani mówi po rosyjsku. To pani jest biała emigrantka, a? Spasiba. Ruska jadoczka. Mogę dostać bilet? Chcę zapytać, jak znaleźć twój przedział? Gdzie jest mój przedział? Pierwsza klasa. Pierwsza klasa. Czy ma pan już wszystkich pasażerów? First class. Reżyseria Alain Bonnot. Czy to jest mój przedział? Da. To mój przedział. O, przepraszam. Musimy znaleźć jakieś miejsce. Chciałeś wziąć udział w tym konkursie? Już nie mogę. O nie. Walentynie, ja nie mogę znaleźć przedziału. To ten, ciociu. Na pewno? Na drzwiach nie ma numerka. Jestem pewien. Sorry. Przepraszam. Pani przedział jest numer dalej. Przepraszam. Tak, myślę, że masz rację. Ach, zauważyłaś szósty numer? Nie, ale tu nie widać żadnych numerów. Przepraszam. Niebywałe. Te maniery niektórych osób. O, przepraszam. Mogę w czymś pomóc? Nie można poczuć się prywatnie w tym pociągu. Mam nadzieję, że zabrałeś z sobą odpowiedni strój do kolacji. Co takiego? Skoro nie masz, nieważne. Zabrałam na wszelki wypadek. Coś tradycyjnego.
Przepraszam. Czajku? Ile? A. Dwa. Nie. Tu dolar. Dolar. Prosić mnie o rękę w stylu Fendesiego, czy też modlić się do Boga? To ten zamek. Natalia. Walentyn. Witaj w pociągu, Walentynie. Bardzo się cieszę. No, ja... Ja również, jeżeli pani się cieszy. Witam pana komisarzu. Dzień dobry, panie sekretarzu. Tak więc wygląda pana dzieło. Proszę podejść. Jestem pewny, że nie można mu nic zarzucić. Dokonaliśmy przeglądu wszystkich elementów technicznych. Pozwólcie, że was poczęstuję, przyjaciele. Życzę wam miłych wrażeń i niezapomnianej podróży. Cheers. Na zdrowie. Europa Wschodnia staje się wspaniałym rejonem. Wspaniałym? Fantastycznym, można by powiedzieć. A ja zamierzam stworzyć dobry początek. Wypijmy więc za pani przyszłe sukcesy. Natalia jest moją tłumaczką. O. Proszę, proszę bardzo. O, no co się dzieje? Mógłbym się napić? Jasne. Dziękuję. I to bierzemy pod uwagę. Trasa nie jest krótka i niebezpieczna. Z całą pewnością. Uwzględniliśmy wszelkie bariery. Jeśli ten pociąg nie przestanie się wlec, to nie dotrzemy do Moskwy. Walentyn? Hmm? Czy słuchasz? Ta podróż zaczyna mi się podobać. Przepraszam. Proszę pozostać w przedziałach. Opuszczanie wagonów grozi niebezpieczeństwem. Powtarzam, wychodzenie na tory surowo wzbronione. Pozwoli pani odrobinę Bordeaux? O nie, dziękuję. Wolę herbatę. Proszę. O, zauważyłam coś niezwykłego. To jest 13 przedziałów. I właśnie dołączyli 13 wagon. Świetnie. 13 to moja szczęśliwa liczba. Pana także? O, nie. Raczej nie. Ale panie wino jest wyśmienite. Thank you.
patrz się na te wyniki. Aha, świetne. Widziałeś tam tą krowę, jaka grupa? Pewnie dobrze ją pasą. Pewnie przejeżdżam koło jakiegoś jeziora. Widzisz, tam ciekawe, widać. Fajnie to wygląda. Ciekawe, które będziemy czekać. My na te dziewczyny. Raczej one. Zaraz, one mają kapelusiki. Da. Tutaj? A, da. To pański przedział. Na pewno. A, da. Ten, pański. Na pewno. To ja. Jeszcze nie. Za nic na świecie. Nie przejmuj się, będziesz w tym pięknie wyglądać. No gdy to włożę, to się ośmieszę. Nie masz racji. Wszyscy Szkoci noszą podobne kilty. Nie, ciociu. Później. Pan nas opuszcza? Już pan wysiada? Może ten pan sprzedaje walizki? Czy pan sprzedaje walizki? Słyszałaś, co powiedział? Nie powiedział ani słowa. No właśnie. Ach, tak, jasne. To niemożliwe. Muszę się przebrać, umyć zęby. Przecież już mówiłem, że nikt nie przyniósł takiej walizki. Dziękuję za pomoc. No nareszcie, zaczynają się niepokoić. Niepokoić? Ta walizka jest dla mnie. Ach, do pana! Przykro mi, ale nasze walizki muszą być bardzo podobne. Zamieńmy się. Dlaczego? To proste, ja panu zwracam pańską walizkę, a pan oddaje moją. Chce pan przecież odzyskać swoją walizkę. Proste, moja walizka za pańską walizkę. Okej? Niczego nie chcę zamieniać. To znaczy, że to nie pańska walizka? Nie wiem. Dziwne, coś tu się naprawdę nie zgadza. W czym mogę panu pomóc? Czy mogę służyć? Człowieku, co robisz? Nie! Kto tam? Niech mi ktoś powie, co tu się dzieje. Miałem rację, on sprzedaje walizki, to ten sam facet.
Wolę tę czerwoną. O nie, model dobry, ale wolałabym mniejszą i na kółkach. Daj spokój, on nie ma takiego modelu i na mniejszą. Kółkach. Nie, nie, a i na kółkach, a i w kropki, kropki wykluczam. Kropki wykluczam. Ach, są faceci, Georges, pozbawieni poczucia humoru. Dopadnę tego gnojka. Przepraszam. A, jest pan. Otwórzcie! Otwórzcie, tam jest trup! Ktoś nie żyje, słyszysz? Ciociu, trzeba coś zrobić, znaleźć kogoś, pośpiesz się! Uspokój się, Walentynie! Uspokój się, tam już ktoś tak się uspokoił, że nie oddycha! Czy ktoś się źle poczuł? Źle? Nie żyje, nadaje się do kostnicy! Ach tak, bo myślałem, że pan sobie żartuje. Tak, trup doskonale nadaje się do żartów. Facet sobie leży rozwalony, podziurawiony i to ma być śmieszne! Dobre żarty, mówię wam, w przedziale bagażowym jest trup! Oho, zaczyna się niezła zabawa! Morderstwo, zabójstwo, nie wierzę! Tam, na końcu! Co się stało? Gdzie jest? No ten, starszy pan. Jaki starszy? Ten nieżywy. Co pan mówi? Wyglądam na nieboszczyka? Nie, nie pan. Pana przedtem nie widziałem. Pan mnie pewno myli z konduktorem, który został w Paryżu. Pewnie wszyscy myślicie, że ja zmyślam. Posłuchajcie, tam, przepraszam, właśnie tam był nieżywy człowiek, mówię wam, sztywny trup! Ale czy pan to sprawdził? Nie, po co? Trup! To było oczywiste! Słuchajcie, przepraszam, przyszedłem tu wcześniej, przepraszam. Państwo dobrze znacie tego młodzieńca, zawsze jest taki? Walizka! Gdzie moja walizka? Wy! Wyście mnie widzieli z walizką! Jaką walizkę? No, dość tych żartów! Zanin, wiesz, o czym ten pan mówi? Nie, co za walizka? Oj, chyba szaleje! Nie było tu żadnej walizki, pan coś... Tak, pan coś zmyśla. No dosyć tego! Przedtem żartowałem, ale teraz nie żartuję! Walentynie, uspokój się! Weź się w garść, młody nie człowieku. Rób siebie durnia! No, wszystko będzie dobrze, zobaczy. Mówię wam, oni kłamią! Zrobię ci herbatę! Oni widzieli mnie z walizką, a ja widziałem trupa! Dobra, dobra, trup i niewidzialna walizka, idźcie sobie, mam tu pracę. Źle fantazjuje jeden wariat. Co będzie, że to prawda? Co? Zaczęło się. Chcę przejść. Czy coś się stało? Nikogo nie mogę znaleźć w tym cholernym pociągu. Proszę. Napij się herbaty. To cię uspokoi. Dzięki. Nie ma nic lepszego od dobrej herbaty. Prawdziwy Earl Grey. O, wstrętne. To wina wody. Przy najbliższej okazji postaraj się o wodę mineralną. Tu stacja Mobeż.
Molière z Paryża do Moskwy odjeżdża z toru 5 przy peronie 3. Co się dzieje? Mało pan nie został. Niedoczekanie. Mógł się pan potłuc. Jakiś drań wyciął mi paskudny numer. Proszę, ciociu, twoja woda. Nie lubisz herbaty. Ależ owszem. Myślałem o tym, co mówiłaś o zachowaniu tradycji, ciociu Taniu, i uznałem, że chyba masz rację. Zrobiłem to tylko dla ciebie. Pierwsza klasa. Pierwsza klasa. Kolacja. W restauracyjnym kolacja dla pierwszej. Tu stacja na Mur. Tu stacja na Mur. Postój pociągu ekspresowego Molière 10 minut. Przepraszam. A on dokąd? Przepraszam. Przepraszam. Pardon. Pardon. Przepraszam. Proszę o butelkę czerwonego wina. Pozwoli pan mi skończyć? Przepraszam, ale bardzo się śpieszę. Proszę pana, gdzie pan się pcha? Proszę na koniec kolejki. Tak, zgadza się. W ogóle wypada, tu wszyscy czekają. Jeśli o to chodzi, proszę. Okej, wszyscy widzicie? Ile panu płacę? $10. $10 za to? Proszę. Nie zostanie pan z nami? No, chciałbym, ale niestety nie bardzo mogę. Szkoda. Proszę jednak wypić za moje zdrowie. O, miło z pani strony. Bardzo pani dziękuję. Nie ma za co. Pardon. Przepraszam. Thank you.
Pap, nie mają innego. Tylko jedna? Jak to, mamy drugą, może lepszą. To pan da... W 13 wagonie ktoś mieszka. Tak, dziwne. A co pan sądzi, hrabio? Zgadzam się w pełni z naszym przyjacielem. Patrz, tam musi być ładnie, widzisz? Tak, tylko może trochę za zimno. Tak, chyba tak. Na ostatnim wyjeździe było lepiej. Stambuł to coś innego. Bosfor, meczety. Myślę, że tam jest podobnie. Tak, czemu nie? Ale skoro wcale nie wysiądziemy, to się nie rozczarujesz. Moskwa. Byłeś tam już? Tak, dwa razy. No, i jak? No, jest zupełnie biała. Tak, biała jak plac czerwony. Idiota. Dirong, Legend. Tak jest. Wracamy z tej wycieczki, pełnimy dyżur. Tak jest. Tak jest. Wszystko idzie dobrze, posuwamy się. Tak, gładko jak po szynach. Nie jesteście tam dla opowiadania dowcipów, Legend, i to kiepskich. Macie być w pogotowiu. Wodka dla wszystkich! Przyjaciele, życzę wam, aby ten pociąg uchronił nas od tego świata. O, łaskawa pani, widzę, że pani siostrzeniec upił się jako oficer Dragolów. Czy pan pochodzi z Petersburga, panie Galinimow? Wszyscy prawdziwi Rosjanie pochodzą z Moskwy. A zatem, Walenty. Tak, przepraszam. Za Moskwę. Na zdrowie. Na zdrowie. Po rosyjsku. Po rosyjsku. Po francusku. Proszę jeszcze trochę wódki. Wódki, jeszcze wódki, a dobrze. Pan zapominał mi, Aleksandrze. Daję wam słowo honoru, w tym pociągu jedzie morderca. Walentyn, musi pan tak demonstrować, że jest pan pijany? Słyszał pan, co powiedziałem. Próbował łajdak, próbował zostawić mnie w Mobesz. Trochę za dużo, jak na spokojną przyjażdżkę pociągiem, co? Walentynie, opanuj się, proszę. Jest sposób na to, kozachu. Syberyjska wódka. Nie mieszam alkoholi. Bo duszy mi... Chcę trochę powietrza. Muszę się przejść. Dziękuję. Takich nie używa się do koniaku. Koniak, first class, da. Ładny naszyjnik. Naprawdę? Ogromnie się cieszę. Śmierć mojego męża wszystko zmieniła, rzecz jasna. Był wspaniałym człowiekiem. Długo nie mogłam otrząsnąć się z szoku. Ale wszystko się zmienia. Nawet Moskwa. A gdzie jest Walentyn?
Ten mały kozak teraz śni, że wyjął szablę z pochwy i rusza na hordy tatarskie. Młodość ma swoje prawa. O. Charles, już dawno tak dobrze się nie bawiłam, naprawdę. Pani jest zachwycająca, Lady MacTaggart. Dziękuję. Pański pociąg odjechał. Tutaj w Aachen odczepia się kilka wagonów. Informujemy o tym wszędzie. Znam kogoś, kto dostanie szoku. Pociąg pośpieszny do Hanoweru przyjeżdża w tym samym czasie, co ten paryski. Tak? Pośpieszny? O której mogę go złapać? Tak. Pociąg pośpieszny do Hanoweru odjeżdża z tym trzecim po przeferowie. A teraz ten drugi. Robi się. Potrwa jakieś pół godziny. Czasami ludzie giną z błahszego powodu. Często zdarzają się panu takie pomyłki? Uspokójcie się. Idź i przygotuj się.
Uważaj. Niżej. Za nisko. Tak, dobrze. 9. 0. Niezłe to Bordeaux, prawda? Może trochę za ciężkie. 2. Już. Okej. Skończymy! Pośpieszmy się, dobijamy do końca. Myślę, że się udało. Uwaga! Ekspres Molière z Paryża do Moskwy wjeżdża na tor 10 przy peronie 5. Już jest. Jest już. Mówiłeś! Nie on, ten natrętny duch. Zabiję go! Chodź do mnie, chodź. Chodź tutaj, odczepcie się! Zajmij się tym swoim przyjacielem. Co to znaczy zajmij się? Rób, co ci się podoba, ale trzymaj go od nas z daleka. Potrzebujesz aspiryny? Dlaczego? To się nazywa nie rozpieszczać się w podróży. Już lepiej, Tino? Super. Znowu ten drań próbował pozbyć się mnie z pociągu. Napijemy się dobrej kawy z aspiryną w moim przedziale, chodź. Zgadzasz się tym razem? Skoro nie możesz mi się oprzeć, działanie giltu. Tumo Tanaka. Specjalista niezastąpiony w naszej operacji.
Uwaga, to bardzo kruche. Tak, dobrze. Jest za miękkie. Rama imitująca drewno jest wykonana z żywicy. Potrzeba 6 godzin, żeby wyschła. Ta jest nieudana. To jest... czuję... blokadę. Nie wiem czemu, ale ma blokadę w głowie. To dziwne, bo ja zawsze... to jest... Jak sobie życzysz? No, może... wezmę aspirynę. Co się dzieje? Wstajemy, analizujemy zaistniały problem i przekazujemy go. Czekam na odpowiedź. Są jakieś kłopoty? Wracamy do przedziałów, proszę. Do przedziałów. Wracamy do przedziałów. Kto uruchomił alarm? Hamulec? Tak, kto pociągnął? Numer 4. Rozumiem, tak. Dziękuję. Nieprawdopodobne. Znowu pan, cholera, wszyscy śpią sobie. A pan wynajdujesz nieistniejące trupy, włączasz alarm i widzisz urojone walizki. Tak, a propos walizki, nie znalazł jej pan. Nie znalazłem pańskiej walizki. Znaczy rozpłynęła się, tak? Słuchaj no pan, po pierwsze jadam i sypiam na walizkach. Po drugie, a teraz słuchaj chłopcze. Jeśli jeszcze raz zbliżysz się do hamulca albo dotkniesz tu czegokolwiek, choćby raz... wyrzucę cię z pociągu.
first class. Dziękuję, Wiktor. Słoneczko wstało. Mamy nowy dzień. To nie jest zbyt odpowiednie. Musisz mieć coś innego. Nie, nie otwieraj. Dobrze. Nie będę pytać cię o przeszłość, ale... O przyszłości myślę, że musimy zamienić parę słów. Zaraz po śniadaniu. Ciociu Taniu! Przykro mi. Nie wierzę. Jak mogłeś zapomnieć zapakować moją piżamę? Swoich rzeczy nigdy nie zapomnę. Walentynie, myślę, że na następnej stacji... Na następnej stacji zawiadomię policję. Proszę o kawę. Czemu policję? Tak. Mam dość robienia ze mnie durnia. Nikt nie ruszył nawet palcem. To ja przyłożę rękę. Gdzie moja kawa? Niech się pan zastanowi. Pewne okoliczności mogą przysporzyć panu kłopotów. Uważam, że pan Dymalasy słusznie radzi. Dla pana dobra. Wszystko już przemyślałem. Widzę trupa, który za chwilę znika, więc nie mogę niczego udowodnić. Dosyć tego. Myślę, że to cecha rodzinna, wprost obsesyjny upór. Twój pradziad Siergiej był taki sam. Opowiem ci anegdotkę na ten temat. O, zrobisz mi herbaty. Ale to woda ma bąbelki. Przegotuj. Przepraszam. Znalazła się twoja walizka. Chyba żartujesz. Chcą, żebyś ją odebrał z wagonu bagażowego. O, z przyjemnością. Przepraszam, dowiedziałem się, że znalazł... Jesteś cholernie bystry, palancie. O, nie, nie zabije mnie pan. Wszyscy widzieli, jak tu wchodziłem. Takie cwaniaczki jak ty sprawiają mi kłopoty. A jak mam kłopoty, staram się ich pozbyć. Sprawia mi to ulgę. Ale czemu ja? Szkoda czasu na wyjaśnienia. Dosyć. Przestań! Znowu zrobisz jakieś głupstwo. On ma rację całkowicie. Mam lepszy pomysł. Nie wiedziałem, że jesteś taki wrażliwy. Posłuchaj, nie obchodzi mnie, co zrobisz z tym gnojkiem, ale skrzynia jest za mała, żeby pomieścić dwa trupy. Trzeba ją opróżnić i wrzucić jasne, jego. Świetnie, podziurawionego kulami. Śledztwo, gliny zaczynają pytać, a mnie denerwują ich pytania. Ciebie nie? Co pan chce zrobić? A co wolisz? Wypadek czy samobójstwo? To w sam raz dla was! Zamknij się, bo nie słyszę, co mówi mój przyjaciel. Posłuchaj mnie uważnie. Jeśli przypadkiem uda ci się i wyjdziesz z tego, a potem zaczniesz coś rozgłaszać, to ciocia będzie następną ofiarą. Powojać! Nie! Uratować tę kobietę? Nie jedną, ale dwie! Dwie! A, dwie to fantastyczne! Czy ich głosy przypominają krzywe lwicy? A ich oddechy wiosenne kwiaty? A ich piersi? Hej, uważaj, no! Przestań do cholery! Pani McTaggart, zechce pani pójść ze mną? Straszne! Wiem. On musiał wypaść. Czy to jest pewne? Niestety tak. Przeszukałem cały pociąg. Jakieś kłopoty? Walentyn zniknął. Co się stało? Nie mam pojęcia. Poszedł po walizkę. Ta młoda Polka powiedziała, że ją znaleziono. Oddał mu pan walizkę? No tak, w wagonie bagażowym, ale był bardzo zdenerwowany. Biedactwo. Był zdenerwowany od samego Paryża. Tak bardzo, że aż wyskoczył z walizką? Walentyn musi być w pociągu. Ty kuda! Chcę tylko zobaczyć, dobrze? To
tylko moment. Zobaczyć chciałem. Nie. 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 First class. Nie. Dlaczego? Przecież... Nie. 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 A przecież ja nie rozumiem. Może... Ale dlaczego? Chcę tylko co jest. Ja nie rozumiem. Chciałem tylko... Łaskawa pani, to bardzo ważne. Proszę powiedzieć, czy Walentyn był zamieszany w jakąś podejrzaną sprawę? Szczerze mówiąc, panie hrabio, poznaliśmy się dopiero w tej podróży, więc po prostu nie wiem. Może jestem nietaktowny, ale chciałbym doszukać się jakiegoś sensu. Powiem tylko jedno. Słucham panią. W naszej rodzinie nie było samobójców. Liczyć do 10? Jasne! Czemu pytasz? To licz! Powiedziałam już raz i powtórzę 100 razy. Nie ruszę się, dopóki nie znajdzie się mój siostrze. Proszę pani, myśmy zrobili wszystko, co było możliwe. To zróbcie więcej, proszę. Jeśli mój siostrzeniec nie żyje, chcę dowodu, aby mogła zorganizować uczciwy prawosławny pogrzeb, godny jego rodziny. Stuknięta ciotunia. Proszę pani, za 10 minut pojedzie tym torem ekspres. A więc będziecie musieli go zatrzymać, prawda? Pan pozwoli, że wyjaśnię. Ja nie kradnę. Ta walizka jest moja, moja, rozumie pan? Policja! Nie, 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 tylko nie policja. Nie chcę policji, no. Nie policja. Walizka. Moja walizka, moja. Paszu? Daj mi dmuchawkę. Dmuchawkę, no! Au! Pożycz dmuchawkę. Zaraz ci oddam. Co to było? Ha. O której pan mówi, przyjedzie ten ekspres?
za 6 minut. Aha. Walentyn miałby do mnie pretensje, gdybym spowodowała katastrofę. Pradziad Siergiej także. Przepraszam. Czy zechciałby pan zabrać mój bagaż i umieścić w wagonie? Dziękuję. O! Jestem tutaj, ciociu Taniu. Świetnie, że cię widzę. Jak się masz? To ty mnie o to pytasz? A gdzie ty byłeś? Pewnie się martwiłaś o mnie. Zamartwiałam się na śmierć. Czy nikt ci nie groził? Walentynie, muszę wiedzieć, co się dzieje. Szar! O, to bardzo proste. Chcą, żebym odbył tę podróż pieszo. Mam zamiar porozmawiać z ochroną. Nie, nie, ciociu! Nie mieszaj się do tego, to może być niebezpieczne. To ty mnie jeszcze nie znasz, chłopcze. Pozwól, że sprawdzę coś i powiem ci, co się dzieje. Sam raz na mnie? Wolę żółty kombinezon. Miał być zwyczajny skok, a nie coś takiego. Posłuchajcie no. Jak panienka nagle zmiękła? Kradzież ikon w porządku, ale nikt nie mówił o zabijaniu. Nie możecie zabić dwa... Walentyn! Zakochała się w nim. Myślę, że ta cholerna mała wpędzi nas teraz w kłopoty. Kłopoty? Nie. Jeśli przekaże policji pewną kasetę, dostanie 20 lat. Nie zrobisz tego. Nie licz na to. Idź, przygotuj się na wieczór. Miała ostatnią szansę. No. Otwieraj! Chodź tutaj! Tędy! Mamy go! Chciałabyś tego, co? Nie. No jasne. Przecież to nie ty powiedziałaś, że znaleziono moją walizkę. Kto to zrobił? Przysięgam ci. Posłużyli się mną. Powiedzieli mi, że... Kto? Mnie... Konduktor? Jego kumpel, facet z bronią? I po co oni jadą tym pociągiem? Cicho, błagam, mów ciszej. No a ty? Ty też masz broń? To zbyt skomplikowane. Chyba byś nie zrozumiał. Przecież nie jestem idiotą. Jeśli mi wyjaśnisz, może ułoży mi się jakiś obraz. Walentyn... Dlaczego podróżujesz z przestępcami? Wytłumacz mi! Dlaczego? Kumpli.
absolutnie fantastyczne. Super fantastyczne. W życiu nic takiego nie widziałam. Ani ja, a pan, Charles? Zmieniają podwozie. Dla obrony przed najazdem wroga car Mikołaj II rozkazał zwiększyć rozstaw szyn o 8 centymetrów. 8 centymetrów? Tak, długość swojego wąsa. Dobry! Znalazłeś coś? Nie ma go. Spróbuj tam. Zobaczymy. Co się stało, droga pani? Wpychają pod pociąg podwozia. To takie ciekawe i bardzo skomplikowane. Psst! Ciociu, chodź tutaj! O, Walentynie, jak ty wyglądasz? Ciociu, potrzebuję pomocy. Ty naprawdę nie masz gustu, jeśli chodzi o ubranie. Posłuchaj, proszę, to bardzo ważne. Dzieje się tu coś bardzo dziwnego i myślę, że wagon towarowy doczepiony do naszego pociągu zawiera odpowiedź. Muszę się dowiedzieć, co jest w tym wagonie. Nie ruszaj się! Pani! Tego nie dotyka! Bez paniki, po prostu badamy powód. Dalej. Przeprowadzamy analizę i znajdujemy rozwiązanie. Tutaj! Jestem tutaj! Nic się pani nie stało? W porządku, Szar. Nie jest tak źle, jak się wydawało. Ale co pani tam robi? O, ja chciałam zmierzyć długość carskiego wąsa, osobiście. Cholera, o co ta cała pani? Sejf! No co z sejfem? Otwarty! To go zamknij do diabła! Zablokowany! Zablokowany, niech szlak trafi te drzwi, muszę zajrzeć, chodź ze mną! Skacz! Nie, nie, powiedziałam, nie, skacz, nie, no! Nie, proszę się nie ruszać, wyciągniemy panią. Czy dałoby się unieść ten wagon? No proszę coś zrobić, nie możemy jej tak zostawić. Szybko! Niech się pani nie boi. Jesteście tam?
wszystkim należy chronić ikony. A jeśli kogoś zobaczymy, kto chciałby nam przeszkodzić, najpierw strzelamy, a potem zadajemy pytania. Tak jest. Szefie, sejf jest otwarty. Co należy teraz robić? Zadanie jest oczywiste. W podręczniku znajdziecie instrukcję. Przechodzimy na kontrolę bezpośrednią. Bezpośrednią? Tak jest. Słyszałeś, co powiedział? Co tam się dzieje? Ej, mówię do ciebie! Jak idzie? Nic z tego nie rozumiem. Ej, chodź do tutaj. Tak, tak, już idę. Czego chcesz? Podłączyłeś wszystkie kable jak trzeba? Masz mnie za głupka, czy co? Coś tu nie gra. Zrób dziurę w ścianie, żebym mógł zajrzeć. Co to znaczy dziurę? Słyszałeś? Ej. To zupełna paranoja. No właśnie, też tak myślę. Jesteśmy już w Rosji? Jeśli jest jak na zdjęciach, to w śniegu musi pięknie wyglądać. Gdybyśmy pozwolili zabić tego gnoja, nie byłoby teraz problemu. Daj spokój i znajdźmy jakieś wyjście z sytuacji. Zamknijcie się wreszcie! I wysilcie mózgi, chyba je macie. Jeśli nie zastąpimy prawdziwych ikon podrobionymi, nasz klient nie da nam ani grosza. Gdy dojedziemy, tamci muszą myśleć, że ikony nie drgnęły ani o milimetr. To może wziąć cały towar i zjać z nim? W Rosji złapią cię, nim ujdziesz 10 kilometrów. A gdyby tak uśpić strażników? Tak, doskonale. A jak zamierzasz to zrobić? Się. Halo, Durand, czekam na odpowiedź. Kim pan jest? Ja Valentin Carat. A pan? To pan? A gdzie są tam ci dwaj? Śpią. To znaczy, że pan słyszał?
Może pan pokrótce wyjaśni, co się dzieje? Zostaliśmy odurzeni gazem. Gazem? Ale czy sejf jest tam jeszcze? Tak, ale pusty. Co? Panie Kara, może pan uprzejmie obudzić tych turniów i powie im, że czekam na odpowiedź. Hej, hej, wstajemy, pobudka. Hej, ktoś chce z wami rozmawiać. Jak pan tu wszedł? Drzwiami. Niech pan nie kręci, słyszy pan? Ktoś czeka na rozmowę z wami. Smacznie się spało, co? Dobra robota. Cóż mogę powiedzieć? Jeśli lubicie drzemać przy pracy, to czemu nie śpicie bez przerwy? To było włamanie, a przynajmniej na to wygląda. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków, panowie. Podchodzimy do skrzynki i przystępujemy do dokładnego sprawdzenia jej zawartości. Jest pieczęć. Jest pieczęć, proszę pana. Niemożliwe, żeby była pieczęć. Giron, jeśli w ciągu 20 sekund nie otworzycie i nie zbadacie wnętrza skrzynki, obiecuję wam, że w porównaniu z tym, co was czeka, piekło wyda się wam przedszkolem. No ruszcie się! Szybko, usuńcie się. No, są wszystkie. Przedtem nie było ani jednej. Słuchaj pan, mam pana dosyć. Musimy sprawdzić w środku, bo coś się nie zgadza. Ej, że odkąd pan tu rozkazuje? No, chodźmy stąd. Wynośmy się. Jazda. Wygląda, że wszystko w porządku. Niech pan nie wierzy, coś się nie zgadza. Co powiedział ten facet? Nic, proszę pana, jego tu nie ma. Zwykły natręt. Ale co robimy teraz? W takich sytuacjach zaglądamy do instrukcji. I co tam znajdujemy? Nie pamiętam już, proszę pana. Tak, to gaz daje głowę. Przesuwamy tę przeklętą skrzynkę poza zasięg czujnika i pilnujemy, nie spuszczając z niej oka, nawet kiedy chce nam się sikać. Jeśli nie możemy się powstrzymać, wolno zawrócić mundur. Do roboty! Charles, zachowa pan to dla siebie. Czuję, że zupełnie oszaleję. Nie widziałam mojego siostrzeńca od wczoraj. Jak to od wczoraj? Myślałem, że on zniknął w Niemczech. Nie, nie. Wsiadł do pociągu w Warszawie. To dlatego tak się pani zmieniła. Boję się o niego, Charles. Jestem pewna, że jest w coś zamieszany. Nie sądzi pani, moja droga, że czas najwyższy, żeby całkowicie mi zaufać? Przepraszam, pani Taggart, muszę z panią porozmawiać. Valentin... O, nie obawiaj się, właśnie o nim rozmawiamy. Jest zagrożony. Więc gdzie jest Valentin? W wagonie 13. W 13 na pewno? Tak. Wiem teraz, co to znaczy, że w Rosji można umrzeć z zimna. No, jest jeszcze coś gorszego. Nie lubię, kiedy tak mówisz. Jeśli nie uda mi się naprawić wentylacji, to wkrótce się podusimy. Wszystko wymknęło się spod kontroli. Przerzucamy się na plan awaryjny. Trzeba na nich uważać. To nie są aniołki. Ja też nie. Zaczekaj. Niech szlak trafi ten gówniany obwód scalony. No chodź tu. Musimy. Niech to piorą. Strzelaj, Legend! Co? Do kogo? Och, jak ja nie cierpię tego cholernego pociągu. Nie marnuj powietrza. Jeszcze się nam przyda. Przestań, Durand! Durand, nie! Legend! Legend! Otwórz drzwi, słyszysz? Oh!
dopiero strzał. Wspaniały. Skończ z tym gównem, dobrze? Ty myślisz, że ja się bawię? Okej, wychodzimy. Wychodzimy? Coś ty ślepy? Hej, chodź tu. Masz sekundę na wyjaśnienie sprawy. W porządku, ja tylko pożyczyłam... Jesteś za bardzo inteligentna. Zaczynasz wpędzać mnie w kompleksy. Stój, gnoju, bo cię zabiję. Uważaj, bo nie dojedziesz do Moskwy. Spokojnie. A teraz ręce do góry. W porządku. Nie będzie ci potrzebny. Mam nadzieję, że się nie spociłeś. Proszę tutaj. Idę. Za chwilkę. Ostrożnie. Na co pan czeka? Proszę pomóc, no? No właśnie. Dziękuję, idziemy. O nie! Tak, znowu! Turyści nie powinni grać bohaterów. A teraz? Wsiadacie grzecznie do pociągu? Chcę zobaczyć, jak odjeżdżacie. Koniec trasy, pani Granwall. Proszę spokojnie odłożyć broń, a teraz ręce do góry. Co zrobimy, jeżeli to bomba? A? Coś ty powiedział? Do programu zakradł się poważny błąd. Nic nie powiedziałem. Wygląda na to, że już po wszystkim. Kawał dobrej roboty. Dziękuję panu. Otwórz to, zobaczymy. No, otwórz. Próbuję. Właściwy szyfr? Oczywiście, że właściwy. Koszmar zablokowany.
Jeżeli ktoś z was chce skończyć swoje marne życie, załatwię mu to z przyjemnością. Stój! Rzuć broń! Nie strzelać! Nie strzelać! Proszę załadować te skarby do lokomotywy. Moja walizka! Oddadzą mi moje sukienki? Wygrałam bilet z Paryża do Moskwy. Chcę zobaczyć Moskwę. Mam świetny pomysł. Pojedziemy autostopem. Fantastycznie. A co ze mną? Możesz wrócić do Paryża. Myślisz, że nam się uda? No, w obcisłej spódniczce i z odrobiną szminki kobieta może dokonać cudu. Nie do wiary. Co ja teraz zrobię? Przepraszam. O, proszę pana. Nie mam teraz czasu. Ale proszę pana. Galinimow, pan nie słyszy? Galinimow! Galinimow! Zgłosić się, Galinimow, zgłosić się! Od Moskwy dzielą nas zaledwie minuty. To, co zamierzacie, to samobójstwo. Czy wiecie, ilu ludzi narażacie? Ten pociąg jedzie w kierunku dworca białoruskiego. Żądam, by go skierowano natychmiast na Syberię. Natychmiast! Galinimow! Galinimow! Wchodzimy do akcji. Naprzód. Za pociągiem. To nie takie proste, Walentyn. Przecież właściwie złapałeś ich na gorącym uczynku, a teraz my, w zamian za ikony, dzieła sztuki, które stanowią artystyczne dziedzictwo narodu rosyjskiego, zabierzemy do Francji wiele ważnych dokumentów. A te dokumenty były kiedyś własnością archiwum hitlerowskiej komendantury. Ale mnie to nie obchodzi! Pijaczkę, które dostały się w ręce KGB podczas upadku Berlina. Teraz zrozumiałeś? Tak, przepraszam. O. Proszę mi pomóc. Zabije, prawda? Bez wahania. Ja byłam... Jestem zwykłą, małą złodziejką. A ja? Kłamczuchą. Kłamczuchą? Jestem zrujnowana. Jedyną moją nadzieją było odzyskanie rodzinnej kamienicy w Moskwie. Cisza! Proszę, nie mów do mnie w ten sposób! Ty, słowiański niedźwiedziu! No, bądź się uciszę! Nie! Kraftiarza żartowała! Galinimow! 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 Galinimow nie może się zgłosić, ale inni są bezpieczni. A ikony? W porządku. To dobrze. Powiedz mu, jak ma zatrzymać pociąg. Masz przed sobą dźwignię z czerwoną rączką. Tak, ale jest złamana.
Przyspieszamy coraz bardziej! Można zrobić jedno. Mój drogi, przykro mi, ale jestem jak sparaliżowana! Głowa do góry, ciociu! Pomyśl po pierwieju! Nie dam rady! Dobra. Chodź, Natalia! No, ciociu, pierwszy krok najtrudniejszy! Nie, nie! Idźcie! Idźcie bez mnie! Nie ma mowy! Wiem, że ci się uda! No właśnie, o tak! Trzymaj mnie mocno! No widzisz? O, Sergiej, o! Ach, Walentyn! Ostrożnie! Bardzo dobrze. Wejdźmy do przedziału. Tam są koce. Laser Bidżonego. Do diabła, nie naprawię tego. Co jest? Ktoś strzela? Zjadłbym chyba konia z kopytami. Teraz nie ma co myśleć o jedzeniu. O cholera. Czas uciekać, człowieku, jeśli czegoś nie zrobimy, nie unikniemy katastrofy! Trzeba go wywołać! No dawaj go! Saszka, Saszka, melduj się no! Proszę, proszę, pani pozwoli. Zaczekaj, zaraz wracam. Dziękuję. Naprawdę, dziękuję.
drogi! Z drogi! A gdzie jest wagon 13? Ha, mam, okej, okay. Teraz będzie działało, zobaczysz. Zwalnia, zatrzymuje się. Dobrze, że już jesteśmy na miejscu. Witaj, Moskwo! Ha, ha, ha. Patrz! Co to, niedowiary, gdzie my właściwie jesteśmy? Co, inaczej niż na zdjęciach? Ale... Och, zamknij się. Durand! Legend! Co wy tu robicie? O, szef! Myślę, że to będzie ładna pamiątka. Tak, wszyscy się uśmiechają. Jedną pamiątkę już mam. Śmiejcie się. No śmiejcie się. Patrzcie w moją stronę. Daniu! Walentyn, śmiejcie się. Ha, 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 ha,